Witam, pozdrawiam. Pierwszy wagon kartonowy, sklejony, piętrowy Bohun. Jest to zestaw ze stonką SM42 Bohunek. Dwa piętrusy są. Jest to taka zwykła wycinanka dla najmłodszych. Ale ja sobie postanowiłem zrobić wersję jeżdżącej, ale tylko wagony. Ponieważ stonkę taką zieloną mam od Sławka, to będę stresy ją skleję, bo szkoda kartonka wywalić. Ja sobie skleję, ale będę miał statyczną. Ale wagony będą robione w wersji jeżdżącej. Już jeden mam sklejony. Tu też one są w ogóle bez wnętrza. Ja też wnętrza żadnym wagonie nie robię. Szybek nie robię, nie stawiam, bo w środku mamy tak balast i sklejkę, albo pleksi, zależy co tam sobie robię. To jest taka zwykła wycinanka fajna. Także bardzo się cieszę, że w końcu będę miał też piętrusy PKP. Ale że kartonowe to kartonowe, oczywiście. Mimo że kartonowe to nie szkodzi. Tutaj akurat mam przygotowany pod drugi wagon. I to właśnie dlatego nie robię wnętrza, bo mam akurat tą sklejkę. Tu chodzi o to, żeby to było sztywne. Tu jest też przykręcony już balast, bo to będzie zabudowane, też nie będzie widać. Podwozie mamy. Tu widzimy nakrętka. Śruby z nakrętkami są w wózkach. Tutaj widzimy, ja wycinam to i wkręcam sobie takie nakrętki. I oczywiście nie nakręcam tego do końca, bo wózek ma chodzić góra, dół i na boki. Wtedy bardzo dobrze się pracuje na torach. Wycinam też te, tutaj pokażę, tak już to kiedyś pokazywałem, wycinam to, ten plastik. Ten plastik wycinam. To z dwóch stron ten plastik wycinam. Ponieważ to jest taka sama wysokość jak dwie takie drobne podkładeczki. A podkładeczki daję między właśnie na wózku, jedną podkładkę daję, wklejam, a drugą podkładkę daję, przyklejam na superglue do tego podwozia sklejki. One potem fajnie pracują na tych podkładeczkach. To jest przygotowane już pod drugi wagon, ale i tak będę robił najpierw lokomotywę. Tu mam przygotowane właśnie takie nakrętki do tych wózków. Tu mam balast, duże nakrętki. Ale wagon kartonowy jest sklejony, pierwszy. I widzicie, gdybym dawał, gdybym powycinał szybki, bym porobił, to nawet dolnej szybki by nie, dolnego nic by nie było widać, bo byłaby ta sklejka, a z góry to by było widać balast i takie. Akurat tutaj jak mam pleksję taką cieniutką, to wtedy balast daje więcej, nie? Ale to akurat jest deseczek, no to też trochę wagę ma już. To daje tylko nakrętki nad wózkami. Przeważnie daje balast nad wózkami, bo to chodzi o to, żeby wózki fajnie wchodziły mi, tak? Także piękny wagonik. Wagon Bohun numer 1 sklejony, kartonowy, wersja jeżdżąca i elegancko. Także tak się prezentuje wagon Bohun. Pierwszy na wózkach Maglemos. I tak jak wspomniałem, ja daję takie cieniutkie, najdrobniejsze podkładki i przyklejam do wózka. Potem te koła wkładam. Wyciągam koła, do wózka przykładam te podkładki z dwóch stron. Na superglue potem, wkładając koło, naciągam to wózek, odpycham trochę, żeby to koło fajnie mi weszło, koło jak wejdzie, to potem
lepiej pracuje, bo jakby nie było, jest szerzej. Dając te dwie podkładki, mam szerzej na tym wózku. No, podeszłem tutaj do makiety sobie, na tory dam. Spód mamy taki, przykryty, fajnie zrobiony. Cyk. Zaraz sobie podczepię pod lokomotywkę. I mamy bokuna na torach. Oczywiście dzisiaj tylko taką próbną jazdę robię. Zobaczymy, jak pojedzie, czy dobrze jest wszystko uważone. Dzisiaj jest z Batmanem, a tą stonkę zieloną od szafka podepnę, jak będą oba bokunki. Wtedy zrobimy sobie próbę razem. No jutro na pewno nie zrobię tego, bo jutro będę robił stonkę, a pojutrze będę robił drugi wagon, także będzie komentarz. Także zacząłem od właśnie modelu kartonowego stonki z bokunami. Jak na razie wszystko elegancko. Zobaczymy na łukach, bo to już trzeba sprawdzić, czy było wszystko dobrze dociążone. Trzeba sprawdzić. O, tutaj to mi się odkleiło. Jest ok. Jest ok. Panowie, jest ok. Ładnie się prezentuje. Elegancko. Elegancko. Pięknie. Widzicie? I mam model kartonowy PKP. Wagon piętrowy. Jeszcze takie coś, zaraz sprawdzę sobie jedną rzecz. Tutaj mam modele kartonowe z wydawnictwa Ansfer PKP, ładne. Zielono-kremowy, druga klasa, pierwsza klasa, czerwono-kremowy Ansfer, a tutaj jest sklej model. Także też fajnie będzie się tak prezentować, jeszcze ten jak dojdzie drugi wagon PKP. Tylko zobaczę, czy dobrze, żebym sprzęg zagiął, bo ja zawsze jedną stronę sprzęgu zaginam w dół z każdej z prawej strony, a tył zostawiam prosto, żeby one fajnie ze sobą pracowały, tak? Piękny. Piękny składzik. No i zobaczcie, jak pięknie się porusza zestaw kartonowy. Batman model kartonowy i zadnie wagony kartonowe. I to za pięknie to wygląda, bardzo pięknie. Model kartonowy wersji jeżdżącej. Pierwsza. Super elegancki składzik. Jeszcze dojdzie ten drugi bochun, żeby będzie elegancki skład. Jeszcze stonka to poprowadzi, dopiero będzie mega. Także prezentuję akurat dzisiaj ten wagon sklejony, także mam już PKP piętrusa. Chociaż mam tutaj koleje mazowieckie, to kartonowe, to jest akurat wydawnictwo Extra Model. Też piękne wagoniki, koleje mazowieckie. A tutaj mam Polregio. Muszę to dokładnie zobaczyć, co tam te literki mały sam pisze. Z jakiego one są. I co? Model kartonowy wersji rządzącej Batman. Prawdopodobnie Pico nie wydało takiego modelu jeszcze ani roku, żadna firma ponoć. A ja mam wersję jeżdżącej. No i tu mamy wagony PKP. Widzicie, karton też jest piękny. Dobra, to na razie. Może jak jutro uda mi się skleić, to jeszcze puszczę z kompletnym składem. Jeżeli nie, no to jutro się jakiś pobawimy się z innym składzikiem. No to na razie, do następnego. Hej, trzymajcie się.